Dzień dobry, witam was już w trzeciej części szczecińskiego vloga Smakoszy. Jesteśmy z Felkiem właśnie na spacerze, złapał nas kompletny deszcz, ale jest tak przepięknie, że najpierw muszę was zaprosić na jesienny teledysk. Po jesiennym teledysku widzimy się ponownie. Mam nadzieję, że takie ujęcia jesienne się wam podobają. Dzisiaj vlog będzie troszeczkę inny, będzie bardziej taki domowy. Najpierw przenieśmy się na bazar Smakoszy, a później znowu tu wrócimy na łąkę, na spacer z Felkiem. Także teraz bazar Smakoszy. Jesteśmy na bazarze i teraz kto mi pomoże, co mam kupić? Szukam półproduktu jakiegoś, bez znaczenia jakiego. Będę robiła makaron w domu. Co mi każesz kupić, to kupię i z tego zrobię. Jakiś półprodukt. Jakiś pyszny ser. Że jakiś taki styk ja się myślę. Styk ja się, tak? Tak. Dobra. To jeszcze raz. Dzięki bardzo. To kupujemy. Wróciliśmy już z bazaru. Teraz idziemy pogotować, podjeść, zrobić coś pysznego z tego, co dostałam na bazarze, ale jeszcze nim pójdziemy do domu i wrócimy, chodź Felek, poprosimy o subskrypcję, chodź Feluś. Feluś. No, także razem z Felkiem prosimy o subskrypcję, udostępnienia właśnie naszych filmów, to nam bardzo naprawdę pomoże w realizacji ich, także jeżeli macie ochotę, to podeślijcie komuś taki filmik, niech zobaczy i niech się szczeciński vlog Smakoszy niesie, także subskrybujcie. A my idziemy z Felkiem do domu gotować. Feluś? Zaczynamy? Zaczynamy, Feluś? Gotujemy kolację, Felek. Zaczynamy! A to jest gastrofelek. Gastrofelek jest cały mokry. Woda za mną się z tyłu gotuje na makaron. I do makaronu mam ser. Ser, który został wybrany przez bazarowiczów, przez bazarowiczkę na bazarze. Po prostu nie wiedziałam, jaki będzie dodatek. Okazało się, że będzie to ser. Tak. I jest to ten sprawca zawieszania, czyli ser. Jako podstawę chciałam tutaj dodać właśnie makaron żytni. Makaron żytni kupiłam jeszcze w wcześniejszym bazarze od Wybiła Godzina Ciasta. Robią sami makarony ręcznie. Przepiękny, mięsisty koper od państwa Sątyża. Państwo Gospodarstwo Ekologiczne Sątyż. Właśnie taki przepiękny, gęsty, mięsisty koperek. Czwarty składnik, ponieważ nie będzie to zbyt wieloskładnikowe danie, to ma być bardzo szybkie, bardzo wygodne, z dobrej jakości składników danie, czyli czosnek. Tymi czterema produktami zdziałamy coś pysznego na kolację. Makaron musi siedzieć w wodzie około 20 minut. To zaczniemy po prostu od obrania czosnku. I kiedy mamy go już obranego, zazwyczaj po prostu go zgniatam i go trochę jeszcze tutaj dokroję. Ja zawsze wrzucam czosnek, wcale nie na rozgrzany olej, żeby już wszystko przychodziło tym aromatem czosnkowym. Ach, jak pięknie pachnie. Jak już się oliwa z tym czosnkiem tutaj ładnie rozgrzeje, dorzucimy ser, żeby nam się ładnie rozpuścił. Jest to ser krowi z czosnkiem niedźwiedzim. Czosnek niedźwiedzi podobno bardzo zdrowy. Jak się nam tutaj na patelni ładnie rozpuści, to dodamy wtedy makaron, a na koniec koperek. Jeśli wy chcecie wziąć udział w galerii Smakoszy, po prostu przyjdźcie na bazar, zróbcie sobie zdjęcie, ohasztagujcie je szczeciński bazar Smakoszy oraz galeria Smakoszy i wrzućcie je na swoje social media, tylko właśnie z tym hashtagiem, żebyśmy je zobaczyli i wtedy po prostu możecie być na vlogu, szczecińskim vlogu Smakoszy w galerii Smakoszy. Także zapraszamy do brania udziału i tworzenia wspólnie szczecińskiej galerii Smakoszy. Tymczasem ser nam się już tutaj porozpuszczał, łączy się już z makaronem. Właśnie mówię, że to chyba nie będzie najlżejszy, taki trochę tucznik. Dodałam do mojego makaronu właśnie koperek. A na koniec jeszcze na talerzu też dorzucę, też żeby ładnie to wyglądało. I kolacja gotowa. I jak szybko zrobiona. I można jeść. No ciekawe jak smakuje. Jeszcze soli
i pieprzu. Nie zapomnijmy o doprawieniu. Jest już felek. Słuchajcie, tak to danie końcowo wygląda. Tak wyszła właśnie nasza kolacja z felkiem. Bardzo szybki sposób. Dobra, to próbujemy. Zobaczymy, czy nasz makaron się udał. Słuchajcie, to jest bardzo takie wymyślone przeze mnie, po prostu w sekundę. Nie jest to żadne profesjonalne gotowanie. No, nie spodziewałam się dzisiaj takiej kolacji. Dziękuję za wybór, bardzo dobry ser. Kolacja prosto ze składników bazarowych. Przy kolacji ja się z wami żegnam. Felek przyszedł. Feluś, żegnasz się? Chodź, pokaż się. Chodź, pożegnasz się? Chodź. Feluś, to jest gastrofelek. Ja się nazywam Hania, jestem oczywiście always and forever hungry i zapraszam was do kolejnego vloga z smakoszy.